cześć, witam się z Wami w moim vlogu. Mam nadzieję, że u Was wszystko dobrze. Ja właśnie zawiozłam dzieci do szkoły i prosto ze szkoły pojechałam do Azdy, tylko do małej Azdy, aby dokupić kilka rzeczy i właśnie tyle, co wróciłam do domu i tak myślałam, że się z Wami przywitam. A mój plan to na dzisiaj jest taki, że no jak mówię, właśnie zrobiłam zakupy, nie są to duże zakupy, ale musiałam dokupić na następne dwa dni na śniadanie plus zagotowania i właśnie dziś mam pranie już przygotowane, stoi tutaj w koszu, muszę zaraz włączyć pranie, bo mam tego dużo. Co jeszcze? No i będę dzisiaj sprzątała łazienkę, także też dla Was nagram sprzątanie łazienki. I to będzie, tak, to będzie mój taki dzień dzisiaj, że będę bardziej sprzątała dom. Także pokażę Wam teraz, co kupiłam w Aździe. Kupiłam jabłka, ryż brązowy, bo nam się skończył. Tutaj dla dzieci wzięłam malinki, cytrynki, co jeszcze mamy? Wzięłam kawę rozpuszczalną, bo kawa do maszyny mi się skończyła, też musimy kupić, także na razie wzięłam kawę rozpuszczalną. Tutaj wzięłam dla dzieci takie snaki i tutaj dwa następne opakowania, takie biskiet, cheese, staki również, takie do podgryzania. Co jeszcze mam? Wzięłam waffles na breakfast. Wzięłam dodatkowe brokuły. Alpro jogurt. Ja właśnie jeszcze śniadania nawet nie zjadłam, także jestem bardzo głodna. Wzięłam Mars. Tutaj jedno Alpro Milk No Sugar. Wzięłam serek w plasterkach. I co tu mamy? Wzięłam wodę nie gazowaną, tylko tą o smaku. Ta jest o smaku truskawkowym. I tutaj dla dzieci wzięłam, nie wiem, jakiś chewy Rainbow. Coś Rainbow, jakieś właśnie snacki dla dzieci. Co tu jeszcze mamy? I tyle. I tutaj jeszcze dwa opakowania tego samego. I dwa kurczaki tylko wzięłam na jutro do obiadu. I tyle. To były takie moje mniejsze zakupy. A większe zakupy pojadę, zrobię na weekend. Bo co? Bo w niedzielę spodziewam się gości. Tak chciałam Wam powiedzieć, że w niedzielę w domu robimy taką małą imprezę, bo mój młodszy syn będzie obchodził 5. urodziny. Jego urodziny są w następnym tygodniu, ale oczywiście robimy kilka dni wcześniej w domu, bo wiadomo, w niedzielę będziemy wszyscy w domu, także zaprosiłam znajomych z dziećmi, także będziemy mieć tort, wypijemy kawę i myślę, że coś ugotuję dobrego, albo właśnie zamówimy pizzę dla dzieci, czy coś takiego. Także dobrze, ja teraz sobie szybciutko zrobię śniadanie, bo jestem bardzo głodna. Potem właśnie włączę pranie i będę sprzątała dom. Także na razie. Thank you.
Więc ja już będę kończyła na dziś ten vlog. Mam nadzieję, że spodobał Wam się filmik z mojego dzisiejszego dnia. No jak właśnie widzieliście, miałam taki zajęty poranek, bo i byłam, jak zawiozłam dzieci do szkoły, byłam na zakupach, posprzątałam kuchnię, posprzątałam łazienkę, poodkurzałam wszędzie. Również postanowiłam umyć okna w salonie, jak widzieliście na zewnątrz, bo mamy bardzo ładną pogodę, słoneczko świeci, niebo jest bardzo niebieskie, czyste, ptaszki śpiewają, także u nas tutaj w Anglii wiosna się bardzo szybko zbliża i Wam powiem, że cały weekend i następny tydzień również zapowiadają bardzo ładną, ciepło, słoneczne tutaj u nas w Anglii pogodę. I jak widzieliście, nawet pranie wywiesiłam na zewnątrz, bo wiem, że po prostu wyschnie do wieczora. A ja teraz, jak widzicie, mam ubraną sportową koszulkę. I co? I zanim zacznę gotować obiad, tak myślałam, że chwilkę poćwiczę się na zewnątrz, bo jest bardzo ładna pogoda. Ale już te ćwiczenia nie będę dla Was nagrywała, nagram dla Was następnym razem. Mam nadzieję, że spodobał Wam się filmik. Jeśli jesteście nowi, nie zapomnijcie o subskrypcji kanału. Zapraszam Was do oglądania i życzę Wam miłego dnia i do usłyszenia już niedługo w następnym vlogu. Cześć!